Halo, halo, dzień dobry, to na kolejnym odcinku z Farming Center 2019. W dzisiejszym odcinku seria oczywiście 8,50, chyba drugi, tak, 52 odcinek. Lecimy sobie na wieczorem żniwa pszenicy, czy tam jęczmienia, nie wiem, nie pamiętam co to było siane, bo tak dawno to grałem, że nie pamiętam, ale jęczmień. Ale tak, teraz pole numer 13, 9 metrów razy 2. Znaczy, póki mam sieczkę włączoną, to tutaj sobie wykoszę kawałek pszenicy, żeby nie mieć problemu. Bo to oczywiście idzie na słoma. Jakby krówki miały co jeść. Jedno prawo, nie jedno lewo chce. No i dobra, i rozpocznij kurs. I cyk, myk. No i dzisiaj jest za dzień czwartek, jak to nagrywam, ale no. Odcinek idzie w sobotę, czyli dwa dni później, no. No i dobra, i wrzuć mi to pole 13. Dobra. I w kolejnym odcinku będzie ciekawa robota. O Jezu, zapomniałem o tym znaku. Będzie ciekawa robota, no bo... będzie... no wapno, no. Dobra, wapno, ale z innym zestawem i wszystko inne. Też będzie to wapno przyjemnie się robiło, bo to będzie konkret sprzęt. Prawo, jedno prawo. Prasowanie słowem, no to sobie zostawię na kiedyś tam. Może za chwilę bym podpiął z OTS-a. No a najpierw to muszę przyjechać zestawem moim najpiękniejszym, czyli John Deere 8520. I dwie przyczepy, czyli metal troszkę i zastaw, czyli to daje mi 30 chyba 7 ton, czy coś takiego. 37 chyba ton. No wyłączmy to podpowiadajki, bo po co mnie to? 28 stopni 18, no. No i kocu. Kozak ten zestaw. To jeszcze by ta zastawka była. Albo ja myślałem, żeby mieć takie dwie przyczepki, te DB14 złączone i to by było 30 chyba 8 ton. To też by kozak zestaw był. Albo kupić to, tego wagonu 29 ton. No ale teraz wszędzie jest tego wagona, to tak powiem wam chyba średnio, co? Czwórka i klasy zajęty, bo klas stoi z paszowozem, jak pamiętacie. No i został chyba ZTS-ik. Dobra, tutaj zostawię na razie. No i ten odcinek będzie krótszy, no bo nie będzie trwał godziny, jak to bywało ostatnio, no bo jest czwartek i ja chcę dzisiaj nagrać sobie ten odcinek taki z 20-25 minut maksymalnie. No ja muszę jeszcze dzisiaj... O kurde, siano. No ja muszę jeszcze dzisiaj sobie obrobić film z czego? Film muszę obrobić z tego. No, z polskiego gospodarza... Nie. Co ja nagrywam? Felsbruna. Bo ja muszę na jutro wrzucić, czyli na piątek, czyli ten Felsbrun co był wczoraj. No, jest dzisiaj, jest czwartek, jest prawie 21, jest tak godzinę i nie spać. No, zmieniłem sobie pojemność prasy na 1500, po to, żeby szybciutko wyrzucić tą belkę siana. Chociaż teoretycznie... Laj, la, laj, la, laj, la. Dobra, widzę, że tutaj Johnny też będzie musiał, wymagał wysypywania, także staniemy sobie tutaj. I wsiadniemy do Jochendera, a dotniesz się do końca? O, John Deere dojedzie do końca.
Także cieszy mnie to bardzo. No to jest jeszcze jednak, że troszeczkę tego odbiór będzie. Z tego pola chyba nawet to może dać. A czy to może nie, ale. Ale 50 leciutko. A bo dobra, niech się jedzie. Tam gdzieś się zatrzyma przecież. Dobra, wyłącz mi te opcje. No bo pod, no bo jednak ten panel to zawsze mi zasłania. A ma jeden prawo, tak? Tak. Dobra, to chyba na to. No, tak sobie myślałem. Że do końca nawet nie dojedzie. Dobra, wsiadamy sobie tego tutaj. Tukano i zawijamy zara i będziemy kosić dalej. Dobra, także ustawiamy sobie. No. Najbliższy punkt. I trzeba to rozpłonić, tak? Czy nie? Nie jest będzie... potrzebny? Co? Ten laptop. Nie. No to go tu zostawię, żeby spadł. Na pewno nie. Dobra. 110 punkt. Cyk. O, ale górka tam słona była. Och, aż przyczepa poskoczyła. I kwit. Czyli najlepiej jakby się cały wysypał. Ale to się chyba nie uda go całego wysypać. No nie, bo to jest wiecenie tak, że... Trzeba... 3 tony wysypamy. Daleko nie ujedziesz. O kurczę. Zapomniałem o tym kierowniku, że on tu stoi. Trzy tony. Jecha. Co chwilę będzie belka. O, to tych belek będzie, a będzie. A, dobra, dobra, zawracaj, zawracaj tam. Ja tam nie patrzę. Zawiaski coś takie porobił. Ciekawe kto. Belunia. To już prawie 21, jo? Kurde. To już zostanie. No. Trochę dalszy, to co? O kurde, niepełną belkę wróciłem. Co? Trochę dalszy, to. Nie. Nie. Dobra, no, to by było. Ale co? To chyba wreszcie ten mod na wywalanie belki widziałem. A sprawdzimy to za chwilę. Od ilu można wywalać belkę? 1500. Dobra, weźmiemy sobie 2 tony i zobaczymy, czy mogę wywalać. Pa, mogę wywalać na balnie. Łe, to luks. Gdybym wiedział, to bym tą belkę siama szybciej wywalił. Nie wiem, jaki ten mod robi. No, a czy tam wydają 23 km w prasie, to też będę walał, żeby... jak zahamować po prostu. No. No, 3:15. Nie chcę się do 4 ton dobijać. No a to wyrzucam trochę szybciej. Zależy jak tam zahamuje. A, rządy pełny stoi, no ja zapomniałem.
Ośnienie cię dotykano będzie miało jeszcze dwa przejazdy. Jak to będzie? To jest ostatni? Chyba nie, chyba jeszcze nie będzie. Dawaj, rurę, dawaj. Dobra, poczekam sobie, zasypię tam szczepkę i przejadę sobie do przodu. Trzeba pracować, tak dodatkowa praca. Ha, dobra. Chcesz jechać, to jedź. Pracowanie to jest taka dodatkowa praca, żeby była. Bo takie są takie same żniwa, to trochę nudno by było na odcinku, a tak to czasem tu pracuję, albo tutaj kombajn sobie jeździ, jeżdżą i koszą na tym samym polu, tak że to troszkę tak wygląda. Kurde, ale pewnie przy następnym prostowaniu zapomnę o tym modzie i nie mogę sobie pracę wyładować, kiedy chcę. Będzie Lepton. Patrz, już mogę zabrać ten do końca, ale dobra. Nie, na pewno belki będę robił, żeby nie było. Tak się przyzwyczajemy i tak. No i wywalamy i cyk. A będzie kolizjonem? A tam będzie mocno, mocno testa w cię, tak. Co oni tam odwalili? Dobra, to zrobimy dwoje tank. Johnny, przejeżdżaj i grzej sobie do końca i będzie kwit. No mamy 15 minut, jeszcze 5 minutek i będzie koniec. Taki krótszy odcinek też się przyda. Ostatnio same godzinne. Także jak się będzie taki krótszy, 20-minutowy, to będzie miał oglądalność, bo krótsze odcinki zawsze mają oglądalność. Jeszcze jak się jakąś fajną miniaturkę walnie, to trochę naświetlony. Wsiądę sobie do tego Tucano, bo on już mi nie świecił, że skończył robotę, bo wiem o tym. Jeszcze prawie pełny zbiornik wykosił. Także nawet fajnie. Oczywiście wiadomo, że jeszcze większe kombajny będą w tej serii, ale to jeszcze, jeszcze. Te Tucano i ten Jander na razie daje radę. Ale nie wiem, jak długo będzie dawał radę, ale 9, a Johnny ile ma? To coś chyba 9 pewnie. Uuu, 10 ton prawie. No to nie wlezie nawet. Ale będzie 30 chyba 8 albo 9 ton. Coś takiego. Będzie chyba cały zestaw. Na pewno wleci Jander, a już nawet wiem jaki. Kombajn. Dobra, klasikę sobie zjadę tutaj, żeby mnie turkę zrobić, ale to 37 300 powinno być. No a w kombajnie nie zostało? Tona. No a to mówiłem, że 38 ton. Czyli na obecny kombajn, żeby tak to tak w miarę wyglądało. Dobra, machen na stojachen. Że tego tutaj zgasimy. Albo przejdziemy sobie do końca przejazdu i będziemy kończyć. Będzie 20 minut. Nie będzie gitara, siema. Bo jakieś pięta nie ma klienta, normalnie będzie. Jakbym miał czas, no to wiadomo, cały pole sobie sprostował.
A czasu nie mam dzisiaj. Chciałem tylko wiedzieć, żeby zagrać to coś. Jakby mieć spokojny lepszy, jak przyjdę sobie, tak tylko będę chciał go obrobić i wrzucić. Dobra, wrzucimy te. I kwit. Tu do zakręta i patrzymy do tyłu. Ale synek. Ja? Cały błogi dzień, no? Dobra, także to by na tyle z tego odcinka, do następnego, cześć.